Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku z migawek Afrodyty. Więc wczoraj, w końcu, po no dosyć długim czasie oczekiwania, dostaliśmy drugą część zadań fabuły sezonu Wszechmocni i Śmiertelni, czyli migawkę Afrodyty. Krótkie przypomnienie, co działo się ostatnim razem. Rozmawialiśmy z wyrocznią, która na początku nas testowała na różne sposoby, a później powiedziała nam wprost, że Zeus chce nas po prostu zniszczyć, rozgromić i... A bum, nie ma ludzkości. Później rozmawialiśmy jeszcze z Hadesem, walczyliśmy z Aresem. No i na koniec dowiedzieliśmy się, że zwróciliśmy w ten sposób naszymi działaniami uwagę bogów. To po niektórych. No i dowiedzieliśmy się, że mamy właśnie czekać, aż któryś z nich się z nami skontaktuje. No i pierwszym bogiem jest Afrodyta. Pora na spotkanie ze orędowniczką ludzkości, bohaterska istota. Ponieważ jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to Afrodyta... Afrodyta spędziła niezliczone wieki ratując śmiertelników przed gniewnymi bogami oraz samych bogów przed innymi bogami. Jednak obecna żądza zemsty Zeusa okazała się wyczerpującym wyzwaniem. I jak z nią porozmawiamy, to ona właśnie też wiele mówi o tym, że chce po prostu nam pomóc, że chce ocalić ludzkość, a nie tak jak Zeus ją zniszczyć. Więc chodźmy z nią porozmawiać, no i spróbujmy coś zaradzić na ten gniew Zeusa. Okej, więc jesteśmy w meczu. Jesteśmy na górze Olimp, gdzie za chwilę podejdziemy do naczynia wróżebnego, żeby skontaktować się z Afrodytą. Oczywiście, gdyby nie było, możecie to zrobić przy dowolnym z czterech znajdujących się na mapie naczyń wróżebnych. Są one zaznaczone na mapie. Ja akurat wybrałem górę Olimp. Dobra. Witam serdecznie. Afrodyto. Dzwoni Afrodyta. Śmiertelniku, podejmujesz się obrony ludzkości. Obawiam się jednak, że sprawa jest już przegrana. Mój ojciec to uparty władczy nieśmiertelny. Masz ducha prawdziwego wojownika, ale twoja bitwa dopiero się zaczęła. Przygotuj się, walka z moim ojcem będzie wymagać od ciebie wszystkich sił. Okej. Okay. Jestem gotowy. Na powalenie tego bezbożnika. Wiecie, bo bogowie, góra Olimpii. No mnie to śmieszyło. Teraz dowiemy się, co dalej i gdzie. Chcę się pozbyć tych ludzi stąd. Nie przeszkadzali. Dobra. To zobaczmy. Odszyfruj pierwszy edykt Olimpu. Edykt bogowie nie używają ich od tysięcy lat. Okej, czy musimy udać się w to miejsce?
tam odszyfrować jakiś kamienny edykt. Więc ja się tam przejdę. Zobaczymy, o co chodzi. Dobrze, więc jesteśmy już na miejscu. Akurat tu, gdzie znajduje się Afryta i NPC. I tu mamy ten edykt Olimpu. To pisał sam Zeus. No? Afrodyta najwyraźniej przekonała się do twojej sprawy. Jednak Zeus nie do końca. Pisze, że cię zniszczy. To dobra wiadomość. Zwykle nawet nie uprzedza. Nie chcę cię zbytnio denerwować, ale chyba pakujemy się w starą, dobrą, boską waśń. Na Olimpie mogą mieć więcej zapisków Zeusa. Spróbuj je zdobyć. Dobra, zapiski Zeusa. No dobra, to dalej. Bierz siły, stajesz ranki z nieśmiertelnym. Bierz płyną jagody w szarmierczych sadach. Okej. Chodźmy. Okej, mamy płyną jagodę. Je musimy zebrać jeszcze 4. Dobra, i tu mamy wejnę. O nie, jedna. Ale tu widzę. Jedna. I jeszcze jedna. Tu. Mamy 6 płynno jagody. Dobra, kolejne zadanie. Wykonaj dystans ma maksymalne poziomy zdrowia i osłon. Dowodnij, że jesteś bohaterem, jakiego potrzebuje ludzkość. No dobra. Tak. Dobra, to trochę potrwa. Jakieś owoce. Owoce, warzywa. Zobaczmy zdrowie do pełna. No i teraz lecimy w tarczę. No i teraz po prostu pokonujemy dystans. I tyle. Widzicie, szybko to leci. Dobra. Zadanie kolejne. Szyfruj drugi edykt Olimpu. Znajduje się on niestety w karkołomnych kolejach. Więc widzimy się, jak już tam dotrę w kolejnym meczu. Witam was w kolejnym meczu. I mamy nasz drugi edykt. Edykt Parnia. To od Posejdona? Tak, Zeus z pewnością się burzy. A ty wciąż żyjesz. Ciekawe. Trzeba natychmiast się dowiedzieć, dlaczego. O, czekaj. Nowe proroctwo. W miejscu, gdzie Zeus woła pomsty, Afrodyta swą wznosi dłoń. Tam znajdziesz jego słowo. Lecz bardzo śliska jest droga doń. Bo zrymowało się. Uwielbiam, jak się rymują. Ej. Kurzał mnie, jak tak tu biegał. No dobra.
Dobra. Staliśmy jakąś przepowiednię. Staliśmy przepowiednię i teraz musimy uciec pojazdem przed burzą. Ciekawe zadanie. Teraz zobaczymy, co chodzi. Zobaczmy, o co chodzi z zadaniem ucieknij pojazdem przed burzą. Spróbujmy wjechać do burzy. I teraz spróbujmy z niej wyjechać. No i udało się. Zawiśnij w powietrzu i wyląduj w wodzie. Okej. Do tego zadania mogą nam być potrzebne albo skrzydła, albo piorun Zeusa. Więc no, lecę szukać tych przedmiotów. Okej, więc razem skrzydła. Teraz mamy zawisnąć w powietrzu i wylądować w wodzie. Pójmy. Lećmy, tu jest woda. Więc po kliknięciu prawego przycisku myszy powinienem zawisnąć. Okej, zadziałało. Dobra. Szyfruj trzeci edykt. Czuje się on akurat. W leconych slajdach. Widzimy się już przy kolejnym edykcie. Dobra, więc jesteśmy w miejscu. O, mamy tutaj skórka. Nie wiedziałem, że tu jest skórek. Skórek radośnie się szerzy. Okej. On musiał w tej aktualizacji wejść najwidoczniej. No. Nie było, dobra. Mamy edykt numer 3. Ciesz się, że dostał to skórek, a nie zamierzony adresat. Wiedz, że ten banan to jedyne, co trzyma całą rzeczywistość w jednej kiści. Zrób z tą informacją, co chcesz. Niemniej, Zeus gromadzi sprzymierzeńców tak jak ty. I teraz celuje w łowczynię. Przekonaj do siebie Artemidę, nim trafią do niej jego słowa. Przyjaźni się od lat z Afrodytą. Może da się przekonać. Okej. Odwiedź potencjalne miejsca na dom skórka. Dobra. Dobra, spróbuję polecieć jeszcze przynajmniej w te jedno miejsce. Ale w sumie ciekawe, że banan jest jedynym, co trzyma całą tą rzeczywistość. Okej. Okay. Aha, po prostu mam do nich podejść. Okej. Okay. To mówi zadanie. Jeśli chcesz, bym ujrzała w tobie bohaterstwo, udowodnij prawość tych zamiarów. Pomóż temu śmiertelnikowi odnaleźć dom. Okej. Dobra, widzimy się już w tych kolejnych dwóch miejscach. Oczywiście w następnym meczu. Witam was w trzecim meczu.
I jak widzicie, zbliżamy się powoli już do drugiego miejsca na potencjalny dom Skurka. Czyli jedna ze starych baz undergroundu. Więc teraz na szybko nazwę przypomnieć. A lecimy do miejsca trzeciego jeszcze. Ok, więc dojeżdżamy już do trzeciego potencjalnego miejsca na dom Skurka. Zobaczymy, co dalej. Okay. Bierz banana bogów dla Skurka. Kurde. To może być trudniejsze zadanie. Już on nie jest taki... Nie występuje tak często. Ale poszukajmy, jak znajdziemy, to się zobaczymy. Jak ja znajdę, to się zobaczymy. Ok, więc mamy naszego banana bogów. Bierzmy go. Teraz musimy stawić pojazd pod namiot Skurka. No dobra. Dobra, mamy pojazd. Jedziemy pod namiot Skurka, który jest tutaj. O, tutaj. Na tej górce. Dobra. Zadaj obrażenia przeciwnikowi w ciągu 10 sekund od opuszczenia kryjówki. No dobra. Próbujemy to zrobić. Okej, więc krzak liczy się jako kryjówka. Okej. Być dziwne zadanie. Widuj graczy z łącznej odległości. Musimy postarać się być jak najdalej zabijanego przeciwnika, żeby zaliczył się nam jak największy dystans. Okej, pierwszy raz się spotykam z takim zadaniem. Artemida zwróciła na ciebie uwagę. Pora dokończyć głowę. Okej. Teraz podskoczyło chyba 60. Tam jest. Jezus. Ojo. Z tamtego dystansu. Ale cóż. Dobra, i ostatni. Najmniej 7 metrów. Zabić? Och. Okej,
Dobra. I zadanie zrobione. I zostały jeszcze dwa. Widzimy się już przy kolejnym zadaniu. Więc jesteśmy już w czwartym dzisiaj meczu. Prawdopodobnie już ostatnim. I nasze przedostatnie zadanie. Musimy otrzymać prezenty od Artemidy, a potem z nią porozmawiać. Tu mamy Artemidę. Mamy panów przeciwników. Raczej jednego. Ten, że więcej tu. Dobra, więc rozmawiamy z nią. Witaj, myszko. Masz talent do wiecznych łowów. Ale nie o tym chcesz rozmawiać, prawda? Zeus. Jego plany wobec śmiertelników łamią zasady łowu. Stanę z tobą do walki przeciw niemu. Co się znowu dzieje? Co się znowu dzieje? Ja znowu... zostałem rozniesiony przez bota. Tym razem takiego... tym razem gracza bota. Czyli widzimy się w jeszcze jednym. Więc witam was teraz na pewno w ostatnim meczu. I... ostatnie zadanie, odszyfruj ostatni edykt Olimpu. Łowca nieczęsto sprzymierza się ze zwierzyną. Dla mnie to sukces. Zeus też jest łowcą, tak dla jasności, ale tradycyjny. Każde zwycięstwo, każdy nowy nieśmiertelny sojusznik to argument na korzyść ludzkości. A nuż czeka cię triumf. Okej, więc jesteśmy już w lobby i za wykonanie tych zadań, poza tym, że dostaliśmy, wiadomo, expa, to otrzymaliśmy również takie oto graffiti, insygnia Afrodyty. To najprawdopodobniej sugeruje, że po prostu dostaniemy tą insygnię dla każdego z bogów z karnetu bojowego. I w tym momencie po prostu brakowałoby nam jeszcze Cerbera, Posejdona oraz Meduzy. Ale jak to ostatecznie będzie, no to zobaczymy. Ponieważ wiadomo, mogę się po prostu mylić. To by było na tyle z tych zadań. Jak widzicie, za niecałe dwa tygodnie dostaniemy kolejne zadania, tym razem migawkę Cerbera. No i zobaczymy, co wtedy będziemy robić, jaki będzie wtedy nasz cel działań. Na razie wiemy tyle, że mamy po swojej stronie Afrodytę oraz Artemidę w walce przeciwko Zeusowi, który chce nas rozgromić po prostu, zniszczyć, zamordować zimną krwią. Albo i nie, nie wiem. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również o zostawieniu subskrypcji, jeżeli nie chcecie przegapić innych materiałów na moim kanale. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.